Szanowni, w tym filmie chciałem porozmawiać o energii potencjalnej w polu grawitacyjnym. Idea jest bardzo prosta. Ten obrazek, który mieliśmy już dwukrotnie, siły F wykonującej pracę na drodze S, stałej siły, można postawić na głowie. No, jeżeli chodzi o stałą siłę działającą na masę, o ruch w polu stałej siły, czy pod wpływem stałej siły, no to dobrym przykładem jest oczywiście spadek swobodny. W pobliżu Ziemi siła grawitacji działająca na masę M jest stała w doskonałym przybliżeniu i w związku z tym praca, którą wykonuje siła grawitacji nad ciałem o masie M, które spada z wysokości H i ląduje na Ziemi, tutaj mamy kilka etapów tego spadania narysowanych, no to będzie mg razy H. No i możemy zastosować to nasze równanie, że zmiana energii kinetycznej jest równa pracy wykonanej przez siłę do tego zadania, do tej ruchu w polu siły ciężkości, pod wpływem siły ciężkości. No i co widać? Jeżeli zapisać to w takiej postaci, no to praca wykonana przez siłę ciężkości, siłę grawitacji, w momencie, kiedy ciało spadało z wysokości H i sfotografowaliśmy je, kiedy było na wysokości H1 nad poziomem Ziemi, no to jest mg razy długość tego spadku. To długość tego spadku to jest H minus H1. No i to się równa 1 druga mv1 do kwadratu minus 0, tak? Bo energia początkowa, kiedy ciało tutaj na samym początku było utrzymywane, było w spoczynku przed puszczeniem, była energia kinetyczna była równa 0. Co się dzieje między poziomem H1 a poziomem H2? No znowu siła grawitacji wykonuje pracę, tym razem mg H1 minus H2 i ta praca jest równa zmianie energii kinetycznej. Zmiana energii kinetycznej jest równa różnicy energii kinetycznej na tym poziomie, to jest tyle, i na tym poziomie, to jest tyle. No i w końcu, co się dzieje między poziomem H2 i Ziemią? Ano, wykonana praca to jest tyle i znowu równa się różnicy energii kinetycznej. Oczywiście po upadku na Ziemię ciało będzie spoczywać, ale patrzymy, co się dzieje na chwilę, zanim upadło, jaką miało energię kinetyczną, no to miało energię taką. No i różnica tej energii to jest to minus to. No. I teraz jak przyjrzymy się tym równaniom, to możemy przepisać na przykład to równanie, przenosząc na lewą stronę wszystko, co ma znak 1, czyli odnosi się jakby do sytuacji na tym poziomie, a na drugą stronę wszystko, co ma znak 2, czyli odnosi się do sytuacji na tym poziomie. No i dostaniemy takie zabawne równanie, w którym pojawia się wielkość mg razy h na tym samym poziomie, w tym samym kontekście, co energia kinetyczna, 1 druga mv kwadrat. No i tą wielkość mgh przyjęto nazywać energią potencjalną ciała w polu grawitacyjnym. A całą sumę mgh plus 1 druga mv kwadrat energią mechaniczną. To nie jest jeszcze cała energia mechaniczna, którą poznamy. Będziemy jeszcze rozmawiać o energii sprężystości, ale to jest jej pierwszy przykład. Tylko zwróćcie uwagę, wychodziliśmy z równań, w których było absolutnie widoczne, że sens fizyczny, interpretację fizyczną mają różnice, no w tym języku różnica energii potencjalnej. Różnica energii to jest różnica energii potencjalnej na tym poziomie i różnica, czy różnica energii potencjalnej na tym poziomie i różnica energii potencjalnej na tym poziomie, czy różnica energii potencjalnej na tej wysokości i różnica energii potencjalnej na tej wysokości. W przypadku energii potencjalnej to już jest tak, że z tej różnicy, to znaczy można do energii potencjalnej ciała dodać dowolną stałą i ona się w tej różnicy uprości. I w
przypadku, tak jak w przypadku energii kinetycznej, wartość stałej była ustalona jako zero, bo chodziło o to, żeby ciało, które się nie porusza, energii kinetycznej nie miało. To tutaj różne wybory poziomu odniesienia, różne stałe, mogą nieco uprościć rozwiązywanie zadania. Dlaczego mówię o różnych poziomach odniesienia? W tym kontekście wyboru stałej, a ja się tutaj zmniejszę i zobaczcie, jakbym nie liczył od tego poziomu, tylko liczyłbym od tego, no to zamiast H byłoby H minus B, a zamiast H1 byłoby H1 minus B. No ale w różnicy tych dwóch wielkości, tych dwóch wysokości, ta stała B by się nam uprościła. A wysokość poziomu, na którym energia jest zdefiniowana potencjalna jako równa 0. No bo skoro to jest wysokość minus B, no to na tym poziomie wysokość minus B, jeżeli znajdujemy się tutaj, piłka znajduje się tutaj, to energia potencjalna jest równa 0. Otóż ten poziom, na którym energia potencjalna jest równa 0, można sobie przyjąć w rozwiązywaniu zadań dowolnie i to czasem potrafi uprościć rozumowanie. Mamy energię mechaniczną, składającą się z energii kinetycznej i energii potencjalnej. No, zobaczymy, co będzie dalej.